Hej, Pimpuś. Co? Słyszałeś, że Ragnar piecze chleb? Ale jak to? Taki z mąki? Nie wiem skąd, ale przepisu szuka. Nawet konkurs zrobił. Jaki konkurs? Na mąkę? Nie, na przepis. Na chleb. Na Facebooku. A co można wygrać? Mąkę? Zostaw tę mąkę w spokoju. Koftkę można wygrać. Taką, co pokazuje, gdzie kogoś trafiłeś. I kot na grę do tego. Tę mąkę. A idź ty, młynarzu. Szczegóły są na Facebooku. Link poniżej. No dobra, to ja zapraszam. Gdzie mnie zapraszasz? Na odcinek pod tytułem Kuce z Golarionu. Dobrze, dla słuchaczy informacja, Andrzej jak zwykle się spóźnia. Ragnar, mama dzwoni, ucho ci wibruje. Ragnar. Ale dobra, ja sobie dam radę, ja dam radę z odkrywaniem Ragnara. Jestem Ragnar z promienia smoczej krwi. Jak żywy. Jak żywy. Nawet nie musieli modulować głos. No dokładnie. Odsunąłem się po prostu trochę od mikrofonu. Albo przysunę się bliżej. Wystarczy, że zapchasz sobie ufta chlebem. Hello. I w tym momencie, ponieważ Ragnarowi wypadła naturalna jedynka na woli, zamienia się permanentnie w kamień, a my widzimy się za tydzień. Się widzi, to się widzi. Ale wiesz, że zaczęliśmy godzinę temu? Mówiłem, że chwilę spóźnię. Dobra, to co? Skończyliśmy na tym, że Erhard Pendergrast, brat bliźniak znanego tu i ówdzie Gerharda Pendergrasta, nie posłuchał waszych rad dotyczących niebieskiej smoczej kolumny, wyszedł na linię wzroku tejże, rzucił na wytrwałość, rzucił naturalną jedynkę i zmienił się w kamień. I w związku ze związkiem rzućmy sobie na inicjatywę, ponieważ no, kolumna jako tako was nie widzi, ale myślę, że warto, żebyśmy już w tą inicjatywę weszli. Także rzucamy. Rzucić na inicjatywę ze skradania się w takim razie? Ty się chyba nie skradałeś. Nie skradałeś się. Ja się chowałem za saniami, jeśli to coś daje. Czy szelest taki jest, czy coś się popsuło z Syrinem? Jest. To głosy kolumny. Aha. Jezu, ta kolumna wydaje... No, strasznie nieprzyjemny ten szelest. Tak. Dobrze, czujcie się nieswojo. Proszę od pająków. Czy one mają jakiś tryb... Czy ta kolumna ma jakiś tryb samoczyszczenia, czy jak? Chłodzenie wodne. O nie, zabierz te pszczoły. To nie pszczoły. Pszczoły? To moc. Co? Moc zbiera w tym totemie. Ja słyszałam pszczoły. Czy on ma okej, moc? Dobra. Jak mamy... Inicjatywę, proszę czytać. 31 dla Rakuna. 30 dla Rolfa. 24 Ragnar. 22 Adara. Zacnie, dobrze. I za kolumnę 28. Dobra, no to jedziemy. Runda pierwsza, Rakun, co robisz? pokazuję na Erharda i się śmieję. Patrzcie, jaki idiota! Niczego innego się nie spodziewałem. To u nich rodzinne. No, w sumie... To co z nim robimy? Jak macie plan? Może użyjmy tej samej sztuczki, co do poprzedniej kolumny, czyli po prostu wezwę konia i on ją przewróci. A jaki zasięg masz na przyzywanie konia? 200 stóp. Znaczy się, może być tak, że jeśli przyzwiesz tego konia, to kolumna zareaguje, ale to i tak w sumie lepiej, żeby konia by się coś stało i wtedy ewentualnie któryś z nas dobiegnie jeszcze do kolumny i można wtedy ją przewrócić. Zawsze po więcej rzeczy za konia. Można się schować. Dobra, to jest jakiś pomysł. Teraz tak, czy ta linia drzew na południe ode mnie jest w miarę gęsta? W sensie, czy kolumna mi zauważy, jeśli się do nich przybliżę? Będziesz musiał rzucić na skradanie, wchodząc w te drzewa. Okej. To może zrobimy tak. Ja się przesunę na linię drzew, żeby się bliżej niej schować w razie czego. Ragnar może się schować bliżej sani, przyzwać tego konia. No a reszta niech się rozstawi, jak jej wygodnie. Ale w sensie...
kolumna nas, powiedzmy, w cudzysłowie nie widzi w tym momencie, tak? No nie, no tak, ale jak mnie zauważy, to zaraz bezwalnie pewnie. Ale nie, chodzi o to, czy jak ja się poruszę w tym momencie, czy ona ma szansę zareagować na tej zasadzie. Przypuszczam, że zależy jak blisko. Tak, zależy jak blisko. Znaczy tak, z tej odległości nie. Wchodząc na linię drzew, musiałbyś rzucić na skradanie. W ten sposób. Okej. To mamy plan, że Rakun, ty chcesz co zrobić? Ja chciałem się zbliżyć do kolumny w razie czego. Znaczy zbliżyć się, nadal schować za drzewem, ale być bliżej, żeby móc do niej podbiec. No ale to i tak musisz ty zrobić teraz, które ja w twojej tak. Mogę zrobić co? Ragdorowi raczej nie mogę. Czy mogę rzucić błogosławieństwo, ale wtedy musiałbym podejść bliżej, bo nie ma sensu go rzucać w tym miejscu. Jest sens, bo potem będziesz go rozszerzał. Znaczy się to tak, ale jakby sensowniej byłoby, gdybyśmy byli gdzieś bliżej siebie, tak? No ale mimo wszystko, tak, to wiesz. Z braku laku robię to. I możesz się rozejrzeć ostatnim aktu. Bo przedtem widzieliśmy tylko poruszenie gerhardowskie, prawdopodobnie przynajmniej w tym erhardowskie, w tej okolicy. A nie wiadomo, czy coś więcej. No, to ja śmigam, skradając się pod drzewko na południe ode mnie. Proszę bardzo, rzut na skradanie i przesuń się tam, gdzie chcesz pójść. Tu jest gdzieś pień mniej więcej? Tak. I to jest 34. 20. W porządeczku. Stoisz za drzewem, kolumna nie reaguje. Ty, słuchajcie, Rakun znikł! To tylko wiatr. Akcje. Też bym się chciał rozejrzeć na wszelki wypadek. Okej, rzuć na percepcję. No to nic nie widzę, bo to było 2, czyli 12. Nie, niczego nie zauważasz. O, drzewo! Coś szykujesz, coś jeszcze robisz, czy to tyle? Zapewnie akcja interakcji sprawi, że cała kolumna cię zobaczy. Znaczy, jak kolumna mnie zobaczy, to nie wiem, czy mógłbym coś zrobić. Mogę się jakoś przygotować do odskoku w razie, gdyby chciała do mnie strzelić? No nie, muszę dwie akcje chyba zrobić na przygotowanie. Tak, niestety. Także chyba to... Dobra, to zostajmy już przy tym. No. Dobra, Rolf. No to jak ustaliliśmy, Rolf łapie za symbol Kaidena i będzie chciał rzucić błogosławieństwo, czerpiąc oczywiście moc od swojego boga. Tylko musi oczywiście znowu przejrzeć swoją księgę rymów. Muszę się ich nauczyć na pamięć. Czy to byłoby stratą czasu, jak myślicie? Proszę też improwizować. Kaiden pije i się dobrze bawi, swoją radością nas błogosławi. I oczywiście na 5 stóp ode mnie już pojawia się aura błogosławieństwa. W ostatniej akcji mimo wszystko rzucę nakierowanie na Rakuna, bo mimo wszystko może mu się przydać. On jest na 30 stóp ode mnie? Tak. 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 Więc... Adara, potwierdź też. Tak. Aby ci ułatwić twoje zadanie, Kaiden cię wesprze na me wezwanie! Aż mnie zmrowiło. Rakunie, jesteś wesparty. 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 Wespartyjny. This is Wesparta. Okej, okay, dobrze. Która kolumna? No to się przyda do kolumny. Która, no... Gerharda strzelać już nie musi. Przepraszam, w Erharda strzelać już nie musi. Rakuna nie widzi, reszta jest za drzewami, nie ruszała się jeszcze, więc Ragdar. Przyzywam Pimpusia tuż obok kolumny. Dobrze, koń Pimpuś, proszę bardzo, masz na nim kontrolę. Czy kolumna reaguje, jak go przyzywałem? Tak. Niestety, chociaż nie, poczekajcie chwileczkę. Raz... Reagowała. Tak, ale wtedy zareagowała... To działa w ten sposób, że ona już zareagowała tak, jak powinna zareagować na Erharda, także nie, w tym momencie nie reaguje. Przyzywasz Pimpusia obok kolumny i Pimpuś stoi. Pierwsza akcja Pimpusia, żeby przewrócił tą kolumnę. Wrzuciłem 12 plus 11, to jest 23. Niestety jest to za mało. Pimpuś opiera się kopytami o kolumnę, ale... A stoi, tak jak stała. Po drugi raz to samo. Na minus 5.
A czekaj, mówiłeś, że można jeszcze arkanę użyć się do osady, dowiedzieliśmy, ale Pimpuś raczej nie ma zbyt dużo do arkany. Pimpuś, wycieraj runy! Tak, już właśnie widzę takiego Pimpusia, który ma szmatkę na kopytku i takie... Zyk bardziej, albo ogonkiem. Chyba to jest 17 plus 6, bo jest na minus 5 teraz, tak? No, dokładnie to tak, to samo. Czyli nic nie brało. I trzecia twoja... A, to tyle, to były trzy akcje twoje, Adara. Tak, tak. Adara. Trochę daleko. 25 stóp. Ja musiała użyć wszystkich moich trzech akcji, żeby tam podejść w ogóle. Nie warto. No. Znaczy, mielibyście na pewno bardzo ładną dekorację do cytadeli później. Kto by miał? Także, no, wy, wszyscy inni, którzy by może przetrwali. Nie wiem, czy taką ładną, sprzedalibyśmy. Ktoś by kupił. Ale to byłoby ciekawe, gdybyśmy tak nie pokonali tego totemu tutaj, tylko przyprowadzali tutaj co to nowe osoby i zrobili takie szachy. Wow. O, wow. Zmiana planów. Otwieramy nowy biznes. Ej, weźmy te elfy, one i tak nie widzą. Wow. Nie będą widziały, co je strzeliło. Ej, w każdym razie ja moimi dwoma akcjami przejdę na południe. W to miejsce. Czy chcesz, żeby dzień... Chcesz się tam zakraść? Chcę się jakoś tak schować, żeby mnie... Dalej, tak dalej, bo z połową tego, z połową prędkości jest. Znaczy, no właśnie, jeżeli się skradasz, to wtedy jest połową prędkości. Jeżeli idziesz, to idziesz po prostu. Okej. Okay. Poczekajcie, to znaczy, było... no ja już powiedziałem, że ta kolumna zareagowała w tej turze, więc... No tak. To mogę przejść normalnie i się schować? Możesz. Chodzi mi o to, że... Możesz zrobić dwa ruchy jako przesunięcie się i jako trzecia akcja schowanie się, tak. Wtedy rzucasz na skradanie. No, tak. 31. Zacnie. Skąd? I to nawet nie jest 20, wow. Nie wiedziałam, że to kupię. Rakun. Czy jestem w stanie stwierdzić, czy Pimpuś cokolwiek zrobił z tą kolumną? No, no widzisz, że kolumna stoi dalej. Trochę lipnie. Pimpuś ma po prostu tremę, dajcie mu chwilę. W sumie, no, ja przesunę swoją akcję za Ragdara i Pimpusia. Okej, okay. Rolf. No to jak Rolf powiedział, tak zrobi, więc za pomocą pierwszej akcji powiększy błogosławieństwo o kolejne 5 stóp. No niestety jeszcze nikogo nim nie sięgnie, ale jestem na dobrej drodze. Powstają mi dwie akcje. Czy użycie jakiegoś zaklęcia wspomagającego będzie tutaj przydatne? Nie wydaje mi się. Chociaż, tylko teraz pytanie, czy to jest na zasięg? Nie. Musiałbym się ruszyć. Ale tak zrobię. Jeśli bym się ruszył tak delikatnie pod Ragdara, tutaj mówiąc na mapie, tam gdzie jest ta litera W. Trochę na południe, okej. Okay. To miejsce dokładnie, czyli na południowy zachód od Ragdara. Okej. Okay. To za pomocą jednej akcji. I ostatnia akcja... Rzucę na siebie tarczę. Na wszelki wypadek. Bo mimo wszystko daje mi plus jeden do klasy pancerza, co może się przydać przy ewentualnym ataku. Więc... Kiedy pancerz nie wystarcza, przyda się dodatkowa tarcza. Efekty specjalne, lepsze od Sirenscape'a. Okej. Robisz takie kaching. Dobra. Tura kolumny, która strzela w Pimpusia. Pimpuś ma klasę pancerza 17, tak? Ok. Czyli już mamy naszego konia na szachownicę. 33. To jest trafionko. Krytyczne trafionko. Niech Pimpuś wykona rzut na wytrwałość. Plus 8. 7 o. Plus 8 to jest całe 25. 25. To... chwileczkę. 25. To byłby sukces. Ale niestety wyrzuciłem krytyczny sukces na trafieniu ja, więc
liczy się to jako porażka. Pimpuś również zmienia się w kamień. Ragdar. Czas przyzwać drugiego Pimpusia! Chryste, panie. Ty nie masz jakiegoś cooldownu na to? Nie, no mam spore sloty. A, no po prostu komórki na zaklęcia i tego nie podtrzymasz, rozumiem, tak? Nie. Więc pomiędzy starym Pimpusiem a Rakunem przyzwam nowego Pimpusia. Chyba się nazywał Pompuś. O cholera, Pompuś. Dobrze, czyli ponieważ nie podtrzymałeś tamtego zaklęcia, kamienny Pimpuś znika, a pojawia się Pompuś. Najsmutniejsze jest to, że z tego co wiem, to te zaklęcia nie tworzą z powietrza tych stworzeń, tylko biorą z jakiegoś wymiaru, tak? No tak, one się pojawiają z innego planu. Więc gdzieś w jakimś wymiarze, innym planie właśnie pojawiła się kamienna statua konia. Tak. Wyobrażacie sobie taką scenę przy obiedzie, wiesz, Pimpusia wezwali, tam żona z synem już jedli obiad. ale wyobraźcie sobie tę scenę, wieczór, ojciec mówi do tej córeczki: córeczko, ja wiem, że jest ciężko w życiu, ale czasami trzeba być twardym. I cyk! I fu! Znika na 12 sekund, za chwilę tato, fu! Pojawia się w tym samym miejscu jako kamienna statua. I wtedy wchodzi matka. O, taki twardy, to dawno nie byłeś. Idę zobaczyć, co z twoim bratem. Pompuś, gdzie jesteś? Wow. Czyli de facto tworzymy szachownicę, tylko w innym wymiarze. Dobrze, więc przyzwałeś go i dwie akcje dla Pompusia. Ale Pimpuś był też permanentnie ten? Krzywdzony, tak bym powiedział? Nie zdążyliście tego zobaczyć, czy permanentnie, czy nie. Podejrzewam, że tak, bo jak to był krytyk. Przestał być użyteczny. Cóż, no to Pompuś teraz. Może mu się uda przewrócić kolumnę? Proszę bardzo. 18 nie przewróci. Niestety nie. A drugi raz. No, 11 też nie przewróci, więc niestety. Niestety. Pompuś to jest ten słabszy braciszek najwyraźniej. Okej. A musi teraz rodzinę brata utrzymać? Czy będzie musiał, to się okaże. Dobra. To skoro kolumna już załatwiła nam konia. Okay, mamy to, wiem, to w sumie jak wieża. Mamy wieżę, mamy konia. To ja zacznę od tego, że podejdę do tej kolumny. Proszę. I chciałbym ją zbadać. W sensie, nie wiem, może sprawdzić, czy jest jakoś mocno wkopana, czy jest jakaś twarda, jakaś taka nieprzewracalna. Rzuć na percepcję. Pewnie, czemu nie. I to jest 26. Jest dokładnie taka sama jak wszystkie poprzednie, tu nie ma żadnej różnicy, jeśli idzie o jej budowę. Okej, no to pchamy. Masz plus jeden, pamiętaj. Plus jeden do czego? Do... w sensie... No nie ma. Troszkę, nie ma. Na kierowanie... Ile daję do skillchecku. Dobrze, ale trwa do początku do końca następnej tury, więc nie ma. To 25. O, niestety jest za mało, a więc również opierasz się o kolumnę, próbujesz ją popchnąć i nic! Na cześć, kolumno. Co, 25 nie zadziałało? Nie. Da fuk? Adara, działaj. No ale masz jeszcze jedną akcję. Nie, przyjrzenie się, nie mam. Przyjrzenie się było darmowe. Jeżeli tak? Rakuna zamieni w kamień, to będziemy musieli Halbeidesa zamienić w kamień, co myślę, że te szachownicy. Aha, myślałem, że to jest gobliniskie szachy. Akcja. Nie, dobra. Jeszcze raz na minus 5 na przykład. No wiem, trochę. Albo możesz próbować coś innego. Z którego miejsca strzela ta kolumna? Z oczu. Z oczu. Załóż jej worek na głowę. Jak gdyby ją tepnąć na worek. Ściągam z siebie pelerynę i zarzucam na głowę. Kolumny. Okej, w porządku. Nic nie musisz rzucać, żeby to zrobić, a więc narzucasz swoją pelerynę na łeb smoka na tej kolumnie. Adara. Ale gdybyśmy wzięli właśnie ten worek magiczny, to trzyma Rolf, i jakimś cudem wepchnęli tam tą kolumnę, to potem podczas walki otworzylibyśmy ten worek i zamieniali ludzi w kamień. Takie odczycie
głowy meduzy, no nie? No. Tylko musielibyśmy włożyć ją całą do worka, a nie wiadomo, czy ona nie jest jakby... Nie wiem, czy to w ten sposób by zadziałało. No, podejrzewam, że w momencie jakby się oderwała od ziemi, to by straciła moce. Sorry, chcący. No, co robi Adara? Niechcący, tak, a za nami się właśnie jakaś armia ten zbiera. Więc ja podchodzę tutaj do kolumny. Oflankuję. Nie ma sensu. I staram się wytrzeć te symbole, które są na niej. Proszę bardzo, rzuć na arkanę albo na złodziejstwo. Nie ubróć mojej podaryny. Na arkana to jest 26. 26 na arkana. I powiedz mi, jaki masz stopień arkana? Wytrenowany czy ekspert? Wytrenowany. Sprawdzam, tak, wytrenowany. Okej, więc próbujesz wycierać te runy, próbujesz je zdrapać, wytrzeć, ale nie dajesz sobie rady. Nadal świecą się błękitnym światłem. To staram się ostatnią akcją przewrócić tą kolumnę. Proszę, atletyka. A będzie miała na minus 5, czy nie? Nie. O, jedynka. Strzelna jedynka, no nie, próbowała się popchnąć, ręka ci ją sknęła, tak się prześliznałaś, oparłaś się o rakuna, nie udało się. Ej. Runda trzecia, Rolf. Tak się tylko teraz zastanawiam, bo mówiłeś, że można wytrzeć te runy z złodziejstwa albo z arkany, z religii nie da rady? Nie. To nic, to zwiększam zasięg błogosławieństwa na 15 stóp. Proszę. Oj, pompuś będzie miał teraz bonusy. Tak. I zacząłem się trochę martwić o nich, bo za chwilę właśnie kolumna weźmie i spróbuje zaatakować którejś z tych trzech osób, znaczy trzech istot stojących pod kolumną, pod nią. Jakby im tu pomóc? Rolf trochę panikuje, jest już w stresie. No nic, jakby... Błogosławieństwo nie daje do klasy pancerza. Tak im nie pomogę. No nic, podejdę. Jakby poświęcę się. Jeśli ma we mnie uderzyć ewentualny promień, to we mnie uderzy. Podejdę tak, że by być obok. Żeby Adara i Rakun byli mimo wszystko w zasięgu błogosławieństwa, ale sflankuję kolumnę, czyli. Naprzeciwko to jakby rakuna wstanę. Tylko jeszcze sprawdzę, czy mam tam... A nie, to jest 30 stóp. To nic, to będę musiał naprzeciwko Adary. Okej. Okay. Andrzej, ty masz arkanę wytrenowaną, prawda? Nie ekspercką. Tak. Okay. Jeszcze nie ekspercką. Okej. Czyli w tym momencie Pompuś, Rakun i Adara są w zasięgu mojego błogosławieństwa. Ja również. I z braku laku spróbuję również wziąć kolumnę, przewrócić. Bardzo atletyka. Wow. 1, czyli 10 całe. No to efekt był podobny jak w przypadku Adary. Jedna różnica jest taka, że ty nie miałeś się o co oprzeć i padłeś na glebę jak długi. Także leżysz. Świetnie. Bardzo mi się podoba ten mój stan. A mi, że mnie nie dotknąłeś. Czura kolumny. Dobrze, mamy 4 postaci najbliżej niej, więc rzucę sobie K4. 1 Rolf, 2 Pompuś, 3 Rakun, 4 Adara. Niech zgadnę. 1. 1 Rolf. Mhm, wiedziałem. Pierwsze co to kolumna strzela, a ponieważ ty leżysz... A to mam... I ma kaptur na głowie. Ponieważ leżysz... Jesteś nieprzygotowany. O, niech się dzieje wola nieba. Albo moja. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. To jest 29. No to trafił. Ile masz klasy pancerza? 22. Czyli zwykle trafię, nie? Okej. Okay. Ale odjąłeś dwa. A nawet jeśli odejmiemy, to będzie 20. Znaczy czyli 20 podjęcie. To nadal jest zwykłe trafienie. Dobrze, rzuć na wytrwałość. Wiemy, że masz dobrą wytrwałość, a przynajmniej dobre rzuty. Dobre rzuty. 19. Czekaj. Nie, na razie Maciek nic nie mów. Czy może chcesz zużyć punkt bohaterstwa? Właśnie się zastanawiam. Jeżeli go masz. Jakie były wcześniej wyniki, które były negatywne? 25. 25 powiedziałem, że miało być sukcesem, ale miałem krytyczne trafienie. Okej, czyli 25 by zadziałało.
No nic, użyję ten punkt bohaterstwa. Nie chcę być kamieniem. Okej, przerzucaj. Oh, wow. For fuck's sake, 24. 24. To jest sukces. Ale i tak pewnie zostanę skamieniony na jakiejś... Aczkolwiek Rolf również zmienia się w kamień. Moja peleryna... Twoja peleryna? Zmienia się w kamień. Nie, promień, który przestrzelił przez twoją pelerynę, zrobił takie dwie pięknie dymiące dziurki w niej. Jej, mogę mieć dwie nowe ręce. Też nie, w sumie fajnie, mogę je przełożyć teraz przez to, dobrze. Ale dobrze, tak, na waszych oczach Rolf również zmienia się w kamienną figurę. Ragdar, twoja tura. Jezu, dopiero co go uratowaliśmy. Najpierw każę Pampusiowi przewrócić tą kolumnę, może w końcu mu się uda. Przydałoby się. Proszę. 24. Kolumna dalej stoi. Again. 11. To za mało. Mam ochotę się odezwać, ale się nie będę odzywał, bo jestem kamieniem. Nie, ty nie możesz. Czy mogę z tej odległości zobaczyć, czy stan Rolfa jest permanentny, czy nie? Rzuć na Arkanę. 31, to jest naturalna 20. Nie jest permanentny, wydaje ci się, że na bardzo, bardzo krótko. Krzyczę do wszystkich, spokojnie, Rolf zaraz się wylizę. Ukryję się za wozem. Znaczy ja się wolę myć, ale mimo wszystko okej. Okay. Okej, Rakun. To ja bym chciał skorzystać z... No tak, ktoś lubi gruzy. Tak, ja bardzo lubię takie... Jak długo leżysz pod gruzem, to stajesz się gruzem. Takie betonowe towarzystwo. Ty mnie jesteś. Dlatego z nami nagrywasz. Dobrze, to ja bym chciał skorzystać ze swoich umiejętności złodziejskich i zdrapać runy. Proszę bardzo, rzucamy. Rzucam. A pierwsze co, to biorę swoją polerynę z powrotem. Okej. Okay. To 21. Za mało. Też skrobiesz, ale chyba tylko pogłębiasz te runy. I mogę to powtórzyć? Możesz, bez minusu. Bez minusu, okej. Okay. To grzebię raz jeszcze. 23. Nadal nic. Idziemy w dobrym kierunku. Powiedzmy, że pelerynę zdjąłeś za darmo, masz jeszcze jedną akcję. Możesz spróbować jeszcze raz bez minusów. No to... To grzebie, no. Jak już się wsadzi palce, nie ma odwrotu. 25! Dobra tendencja, nadal za mało. Chyba. Niestety jest dalej za mało. Hadara, widzisz jak Rakun tam skrobie, ale nie widzisz żadnych efektów. Upuszczam oczko do Hadary. Dalej próbuję przewrócić. Proszę. Za 6. 26. Kolumna chrupie. Podstawa wyłamuje się i pada z hukiem na Rolfa. O Jezu! Rolf chrupie, wyłamuje się. W sumie to ma sens, żeby sprawdzić, w którą stronę pada ta kolumna. Ale jest dokładnie naprzeciwko. The fuck! Dlaczego my... No ale Adara by chyba sprawdziła. Ponieważ tak pchasz i w sumie nie za bardzo wiesz, w którą stronę ona się złamie. Okej, okay, rzucę procentowo. 25% szans, że trafi w Rolfa, czyli 26% w górę nie. Może 10% szans? Nienawidzę twoich 25% szans. 26. Nie, to jest 26? Tak. Więc kolumna pada, prawie muskając skamieniałego Rolfa i jej oczy gasną. A po chwili Rolf zamienia się z powrotem w siebie. Kamienna powłoka opada z chrupnięciem. I kawałek brudki mu odpadł. Udało mi się wziąć i przewrócić tą kolumnę, widzicie? Mhm. Czy to nie ja? Możemy go zamienić z powrotem w kamień. Ej, zamykam się. Jak chcecie przyjrzeć runom? Nawet nie musisz rzucać, no runy wyglądają dokładnie tak samo jak te, które poprzednio kopiowałaś i też pomału zaczynają zanikać. Ja podbiegam do Erharda i jemu się przyglądam. Mam tytuł. Ragnar podchodzi do kolumny i na ją spluwa. Co? A kolumny runą. O Boże. Teraz kończysz na percepcję, co byś chciał. Przyglądasz się w jakim celu? Nie wiem, czy mięknie, czy coś. Ale na jaką część ciała się patrzysz?
Ja mam pytanie właśnie. No jak przy mnie stoi, to raczej nie nakroczę. No rzuć na percepcję. Momencik, rzuć na percepcję. 28. Nie wydaje się, żeby miał zmięknąć. Odnośnie Pendergasta... Czekaj. Biorę swój sztylet i rysuję mu laurkę na czole. O, wow. Chyba nie muszę mówić jaką. Nie musisz. Chyba wszyscy wiemy jaką. Ja chciałem tylko dopytać, czy samo ciało Pendergasta zamieniło się w kamień, czy jakby jego ekwipunek również? On miał na sobie wszystko, czego dotykał, zamieniło się w kamień, łącznie ze sznurem, którym ciągnął te sanie. Sanie są dalej drewniane, ale sznur skamieniał. O, to druga rzecz. Chcę złamać, odciąć sznur i sprawić, czy nadal będzie kamieniem. Nie jest zbyt gruby, więc jesteś w stanie go jednym uderzeniem odłamać, no i pada dalej w formie kamiennej. Czy wóz jest pusty? Tak, jest pusty. On był raczej przygotowany po to, żeby tą kolumnę przetransportować. No to mamy już wóz, który nie jest trzymany przez niego, więc możemy wsadzić tam kolumnę i wziąć ze sobą, nie wiem po co. Nie jest nam potrzebna. Ale możemy wziąć jego na saniach i puścić go rzeką i niech sobie gdzieś popłynie. Dobra, ale ty będziesz ściągnął te sanie. Znaczy się, chciałbym przypomnieć, że na południu jest rzeka, przy której jest mój cały sprzęt, tak powiadał Erhard. Tak, więc tam. Prawdopodobnie są tam jakieś łodzie. Może najpierw poszukajmy okolice. No, ja się tym właśnie zajmuję i chodzę dookoła. Tak, oszuka percepcję. Całe 13. 30. 26. Rakun w sumie już rzucał 28. Nie znajdujecie niczego szczególnego. Wszystko, co Erhard miał przy sobie, niczego nie zdjął z siebie, zanim to wszystko się wydarzyło, więc jedyne co, to wóz, pusty wóz łamany przez sanie. Ty jesteś w stanie przyzwać Pimpusia na minutę. To trochę słabo. Chyba, że bierzemy ten wóz ze sobą. Ale czy to ma sens? Nie wiem, jaki znaczy, inaczej, sens. Czy ten wóz wygląda na to, że mógłby przyspieszyć jakąś naszą... Chyba nie, nie? Nie. Ma kółka. No ale tak, ale ktoś musi go ciągnąć, tak? Nie jest napędzany w żaden sposób. Chyba, że ustawimy na nim żagiel, a ja mam ten... A ty będziesz stać i dmuchać. Nie, ja mam ten... Ale wiesz, on ma amulet koła. Pióra. No i? Ale ej, ja mam amulet pióra. Nie, cztery? Jak to ma sens. Ile to ma kół? Ja myślałem, że dwa. Myślałem, że to sanie, takie mają cztery. No. Nie. To są takie sanie z domontowanymi kółeczkami, to tu, to tam, chałupniczo. A, czyli w ogóle, regularnie. To się zaraz rozpadnie. To jest taka torba dla Dobra. Starszych ludzi, tak? Im bardziej się temu przyglądam, tym bardziej... Architektura to nie jakby... Na Polibudzie to samo. Tak samo jak chłopacy i dziewczyny. Dobra, nie ma sensu. Przepraszam wszystkie koleżanki z Polibud. Wstawmy ten wózek tutaj i idźmy. To idziemy dalej. Gdzie chcecie iść? Podeszłam mapę. Znaczy południowy wschód raczej, nie? Tak szliśmy, ale mapa by się przydała. Proszę już. Czekaj, on mówił, że na południu, a myśmy byli na południowym odcinku rzeki stąd. Byliście może jakiś czas temu. No właśnie, bo jakby on mógł tutaj niedawno przypłynąć, tak? To nie jest powiedziane, że wowtaniemy te miejsca, które wowtawiliśmy w taki sam sposób, jak... No, to już co powiedziałem. No w sumie tak, to próbujemy. Ale zauważacie, że te kolumny się trochę w tym momencie przynajmniej dla mnie układają? W sensie, że być może zaraz jak pójdziemy na południowy wschód, to będzie kolejna? Jest to możliwe. Ale no, ja bym na razie tą łódkę zostawił i się skupił na szukaniu dalej kolumn. I ewentualnie jak je znajdziemy, to dopiero będzie ta łódka, to będzie. Nie będzie, damy sobie radę. Przeczeszmy tą w stronę rzeki, tak? Tylko przyjdziemy na północ, czy na południe, czy jak? No nie, no południowy wschód, metodycznie. Znaczy przynajmniej moim zdaniem. No, dobra. Czyli południowy wschód. Wszyscy się zgadzają? Tak jest. Ale co robimy z tym gościem? Chcecie go załadować do worka? Nie. Wstawmy go tutaj. Jak będziemy ewentualnie wracać, to możemy po niego tutaj jakby... Tak, zabrać go do wioski, żeby sobie z bratem posiedział. Tak.
Powiemy Gerhardowi, że ktoś mu wyrzeźbił pomnik. Jeśli żyje. Dobrze, czyli chcecie iść na południowy wschód, tak? Wschód, dokładnie. Okej, okay, dobra. Idziecie na południowy wschód, popołudnie, rzućcie na percepcję. 28. 1. 11. 20. Ja mam 15, tak? W tej jedynce. Nie zauważacie niczego szczególnego. I nastaje wieczór. Także proszę bardzo, rozkładamy obóz. Proszę o pomoc. Przy okazji chciałbym za pomocą zaklęcia oczyszczenia pożywienia wziąć i oczyścić nasze jedzenie, żeby uniknąć sytuacji z biegunką. Żeby się nie poznać. Tak. I tym razem zamiast wypowiadać jakieś zaklęcie, po prostu biorę jakieś tam kadzidełka i tam macham i oczyszczam, murcząc coś pod nosem. Sądeczku. To dobrze. Ja pomagam Adarze. Proszę, naturą, proszę, tak? Na pomoc. I zanim to, oczywiście nakierowanie na Adarę, oczywiście. Najpierw proszę, pomagamy. Rakun pierwszy rzuca. 25. To jest pomoc, czyli już plus jeszcze... 1 dla Adary. Ktoś jeszcze? Jeszcze ja pomogę. Wow, 9. Wow, roll. Wow. Nie! 9, 5, jedynka. No tak, 5, ale plus 4 jeszcze z mojego pomagania, ale nadal jest to krytyczna porażka. Aha, okay. Dobrze, krytyczna porażka, czyli negujesz pomoc Rakuna. Wykopujesz te śledzie, które Rakun wkopał. Rakun, bo to drugą stroną, nie tak. Adara, śledzie powinny być w rzece. Wyrzucam śledzie do rzeki. Daleko do rzeki. Ale to nie ma rzeki, to nie ma rzeki. Dobrze, Adara. Czy jest tu w okolicy jakieś odchody zwierzęce? Nie będziesz we mnie rzucał niczym. Patrz, znalazłeś. No to rzucam w Rolfa. Na co mam rzucić? Na nic, trafiasz. Okay. Zasłużył. Żyrej. Dobrze, Adara, dzięki tej cudownej pomocy masz plus 1 od zaklęcia Rolfa, rzucaj. Ach. A od oczyszczenia? 13, wow. Czyli 14. To jest 14. W porządeczku. Dobrze. Idziecie spać. Jedzonko było bardzo dobre. Nic wam nie zaszkodziło. Budzicie się rano. Proszę wszyscy, rzućcie na wytrwałość. Mamy dalej plusy z tego eliksiru? No nie, to było 24 godziny. O, naturalna wow. 20, 33. 22. 29. I Rakun? I 31. Okej. Okay. Oprócz narastającej gorączki nie czujecie żadnej różnicy. Co robicie dalej? Wstajecie rano? No tak, jakby nie było. Mówiliśmy, że wstępne objawy malarii macie. No i ta gorączka pomaga. A to poza mną, tak? Tak, tak, tak. A na razie nie wpływa na nasze akcje. Nie. Tylko po prostu... No, czujecie, że macie coraz wyższe temperatury, ale jeszcze nie jakoś tragicznie. Tak, oprócz Rakuna. Ale jakbyśmy tego eliksiru, to coś by nam to teraz pomogło? No jeszcze nie wykazujecie żadnych takich poważniejszych objawów. Ja wam może powiem tak mechanicznie. Dopiero jak naprawdę coś wam się zacznie dziać, jak powiem, że wykonujecie rzut na wytrwałość na malarię, to wtedy dopiero ten eliksir pod tym kątem wam będzie potrzebny. No myślę, że Rolf nam powie, kiedy wypić ten eliksir, żeby nam było lepiej. Tak, tak, myślę, że tak. Jeszcze nie. Jeszcze wam tego nie mówię. Dobrze, gdzie idziecie dalej? Dalej ten sam kierunek, południowy wschód proponuję. Tupu, tupu, tupu. Wszyscy się z tym zgadzają? No ja tak. No. Jakby stwierdzę, metodycznie aż do rzeki. Mhm. Sądeczko, odkrywam. Dobra, idziecie dalej. Pierwsze pół dnia przez las. Przepraszam, przez dżunglę, tupu, tupu, przecinu, dżunglę, idziu, idziu. Przeszukujemy. Znaczy, nie musicie rzucać w tym momencie, niczego szczególnego nie napotykacie, nie znajdujecie. To dalej w drogę. W tym kierunku? Mhm. Hej, czy ktoś się chce czegoś napić? Oczywiście Rol wyciąga nie wiadomo skąd zawsze tą jakąś manierkę, czy tam piersiówkę z czymś mocniejszym. Rakun patrzy z podełba na ciepły trunek, spluwa i idzie dalej. Innego nie mam, no Rakun, przestań, biorę łyka. A ja nie gardzę. No. Wam się przyda w sumie alkohol.
Dobrze, nie, niczego znowu tutaj nie znajdujecie. Może jakieś ślady. Rzućcie na, kto chce przyjrzeć się troszeczkę dokładniej, rzućcie na przetrwanie. O, to ja też mogę sprawdzić, jakie zwierzęta tutaj są. Aha. Naturalna 20, 20. Wow! Rakun, Boże, Rakun, Ragdar, ty widzisz od północy prowadzące na południe ślady butów. Okej, okay, to do mojej nic nie da. Natomiast z naturalną 20 jesteś w stanie stwierdzić, że to musiały być buty Gerharda, który po prostu na południe w stronę świątyni się udawał. Czyli... To i nam to nic nie daje. I wam to nic nie daje, ponieważ te ślady są dość stare. Okej, okay, ale w takim razie szedł tutaj z północy, tak? Do świątyni, tak, która jest na południu, więc może na północy ma jakąś bazę wypadową, czy cokolwiek, coś skądś musiał przyjść. A nie przyszedł Gerhard, w stronę rzeki. Nie Erhard. Ja mówię o Gerhardzie cały czas. Wiem. Ale wątpię, żeby coś zostawił w środku lasu cennego. Tylko Erhard z Gerhardem niekoniecznie wiedzieli o sobie, że tutaj są, więc wątpię, żeby mieli tę samą bazę. A biorąc pod uwagę, że tutaj ma być łódka tego drugiego, to tak... Chyba to idziemy dalej chyba na południowy wschód. Chyba tak. Do rzeki. Na południu są motyle, to tam lepiej nie... Do rzeki! Na południowy wschód, tak? Się udajecie dalej w stronę. Tak. Do rzeki. Tak. Okej, okay, dobra, odsłonię wam teren. W porządeczku. A więc nastaje późne popołudnie ponowne. Rzućcie sobie wszyscy na percepcję, bardzo proszę. 18 tylko. 28. 11. I 22. Rolfowi chyba się gorączka wdaje. Dobrze, Adara, ty zauważasz dość niecodzienne w porównaniu z tym, co do tej pory napotykaliście, odchody pod pniami drzew. Czy mogę sprawdzić, co je zostawiło? To są papieżaki. No smakują jak Erharda. O Jezu. Rzuć na przetrwanie. Kto chce coś na ten temat bardziej, proszę rzucić na przetrwanie. Nie, nie, nie. Naturalna 20, nie musicie rzucać. Ja druga naturalna 20. Ja spróbuję swoich sił. I to też jest naturalna 20! Wow. O nie, wyrzuciliśmy wszystkie naturalne 20! Czekaj, to ja też spróbuję, żeby popsuć ten streak. Nie ma za co. Trzy naturalne 20 na przetrwanie, wow! Ja Rakun tak patrzy, a szyję ci odchody. Spoko, też Rakun spróbuję. Patrzy, no gówno jak gówno. A my tam po prostu się bierzemy nad nim, po prostu nie wiem, fascynujemy tam, nie wiem, ktoś tak, go kroi. Okulary, ktoś, tak, sprawdzamy fakturę, zawartość. Przypomina mi się scena z Parku Jurajskiego, jak ta główna bohater, pani doktor, po łokieć po prostu w tym, po łokieć w te odchody triceratopsa te ręce wkładała. A chcecie więcej próbek może? A w Trójce była scena, kiedy oni szukali ten... Też w jednej kupy jakiegoś radia czy czegoś, bo ktoś tam zjadł. Faktycznie. Dobrze, w każdym razie po przyjrzeniu się tym, że odchodom najbliżej z tego, co się znacie, jest im do odchodów nietoperza. O nie! Natomiast patrząc po rozmiarze tego dokładnie guana, to jest każde, bo widzicie w kilku miejscach, każde jest tak co najmniej wielkości pięści. Duże te nietoperze. Czyli feasting ready, tak? Okej, czyli mamy tutaj gdzieś najprawdopodobniej niedaleko wielkie nietoperze. Dobrze. Już mieliśmy takiego. I proszę bardzo jeszcze, rzućcie na percepcję jeszcze raz. Naturalna 1, 12. 27. I 17. Dobrze, Rolf, zauważasz, że pogoda zaczyna się trochę zmieniać, zaczynają gromadzić się chmury i słychać też pomału grzmoty. To co, budujemy te chatki z kupy i patyków?
ale mimo wszystko powinniśmy poszukać schronienia. Nie wiem, czy... Znaczy się jestem w stanie ustalić, czy nasze namioty wytrzymają taką nadchodzącą burzę. No, w sensie, jesteście w stanie... Ja się nie będę czuł bezpiecznie pod namiotem w trakcie burzy, więc może poszukajmy jakiegoś lepszego schronienia, jakaś jaskinia, cokolwiek. Słyszycie grzmoty, słyszycie pierwsze błyskawice uderzające gdzieś i bardzo szybko zbliża się potężna, ciemna chmura, która zasłania całe niebo, robi się wyjątkowo ciemno. Momentalnie zaczyna też padać deszcz, ale coś, co zwraca waszą uwagę, to to, że pioruny zaczynają walić w jeden konkretny punkt. Gdzieś za zagajnikiem nieopodal was. Jedna, druga, trzecia zaczynają uderzać w to samo miejsce. Masz 5G. Trzeba to zbadać. Czy to miejsce wydaje się daleko? A, na oko jakieś może 150-200 yardów. 150-200 stóp. Nie daleko. Ktoś pomógł. To idziemy? A idziemy chyba. A cichutku. Tak, on idzie tip-topem, żeby liczyć stopy. Rolf się ogólnie boi burzy, więc jakby... Ale ten sunset fajny, wow. Dobrze. Mam taki naturalny. Rozumiem, że idziecie w tą stronę, gdzie walą pioruny. Tak, to jest taki dobry pomysł. Znaczy, że idziemy się przyjrzeć temu miejscu. Nie chcemy wejść w miejsce, w które... Przynajmniej Rolf nie ma zamiaru wchodzić w miejsce, gdzie walą pioruny. Znaczy... W porządku. A więc pomału idziecie. Deszcz pada. Zaczynacie się chować pod co większymi liśćmi i dochodzicie do kolejnego prześwitu i zauważacie, że pioruny uderzają, no, w cóż by innego, w kolejną smoczą kolumnę, w kolejny totem, ten koloru żółtego. Rolf tak rezolutnie ma zamiar dodać, niech zgadnę, będzie raził piorunami. Jak na razie to on jest rażony. Pewnie zbiera energię. To jest tortem. Wow. Co? Co? Aha, Thor, okej. Okay. O, wow. Wow. Masz jeszcze jakieś punkty bohaterstwa, bo bym ci zabrał. Mamy jakiś odpowiednik punktów tchórzostwa. Dobra, to chyba się rozejrzyjmy i ja przyzwę pompusia i spróbujemy go przewrócić. Tak, teraz jak jest burza i kiedy to coś może go ładować, to jest bardzo dobry pomysł. No. A czy masz pewność, że ta burza sobie przejdzie szybko? Nie, ale mam pewność, że nie musimy teraz z nią walczyć. No my nie musimy, pompuś to zrobi. No. Znaczy ostatnio mu tak średnio szło. No, nie musi jeszcze podchodzić. Dobrze, moja propozycja jest taka, ponieważ jest to kolumna, a więc planujecie tutaj na pewno jakąś akcję, więc rzućmy sobie na inicjatywę. Jesteście daleko, więc możecie też rzucić na skradanie, jeżeli wolicie. Nie musicie, możecie normalnie na percepcję. 24. 31. 21. I Rolf. I 20. Zawsze jak nie chcę być pierwsza, to jestem pierwsza. No bo to tak zawsze działa. Jak masz 4 do inicjatywy, no to wiesz. A już cię ustawię. Czekaj, ile będzie? 20, tak? Dobrze. Więc ustawmy was w kolejności. Zacznijmy tą deszczową walkę. I runda pierwsza, Adara. Trochę mnie zrywa, jak mnie słychać. To bo burza jest. Nie, dobrze cię słychać. Adara, okay. Co robisz? Opóźniasz turę, czy działasz? Rozejrzyjmy się i dajmy działać pimpusiowi. Pompusiowi, pimpuś rip. Dobra, więc czy ja mogę jakoś sprawdzić, czy ten... Też może nie. Dobra, na razie podejdę trochę tutaj, tak na południowy wschód. Dlaczego zawsze chcę podchodzić do tych kolumn? Jak mój koń może to załatwić? Tak jak ostatnio. Czy możemy tak wstać? Nie możemy. Okej. Okay. To rozumiem, nawet się nie skradasz. Po prostu wybiegasz na otwartą przestrzeń. W sumie nie. Nie ma sensu, żeby się skradała, bo skoro kończy na otwartej przestrzeni, to skradanie jej nic nie da. Okej, okay, podejdę sobie tutaj pod te drzewa i się za nimi schowam.
Dobrze, rzuć na skradanie. Tyle, że jeśli albo idziesz... i nie. 16. Ale mi nie chodzi o to, żeby się skradać przed kolumną, tylko chodzi o to, żeby się schować, żeby mnie nie trafiła tak od razu prosto w twarz. No tak, ale wiesz, chodzi o to, że jeśli się nie będziesz skradać od samego początku, to ona cię może zauważyć, jak będziesz w trakcie jakby poruszania się. Powiem tak, z tego miejsca, z którego szła, jeżeli szła za tymi drzewami, które miała między wami a sobą i doszła do tego punktu i teraz się próbuje schować z rzutem 16, spoko, może tak być. Pytanie tylko, okay. Czy kolumna ją zauważa, czy nie. Odpowiedź jest następująca. Zauważaj, w momencie, kiedy spróbowałaś schować się za tym drzewem, to kolumnie oczy zaświeciły się na jadowicie żółty kolor. Wystrzeliła piorunem w twoją stronę. To jest 37 do trafienia. Ile masz trafy? Oh, wow. O nie. Ty masz 26? 25 nawet. Czyli to jest krytyczne trafienie. Rzuć na refleks. 22. To za mało. Otrzymujesz... 10×10. Masz możliwość wykorzystania punktu bohaterstwa. Okej. Nie wiem, czy tutaj może być jakoś dużo więcej. 34 punkty obrażeń od elektryczności. Ja właśnie to się spaliła. Dobrze. I tura Ragdara. Przyzywam pompusia obok Adary. Masz kontrolę. Adara, poraził cię piorun i zobaczyłaś konia! Brzmi jak typowa sobota. No i pierwszym ruchem pompuś podbiegnie i drugim spróbuje przewrócić kolumnę. Proszę bardzo, atletyka. Naturalna 20 to jest 31. Wow. No tak, jakby nie było, kolumna padła natychmiast po tym co pimpuś jej zrobił. Pompuś, przepraszam, rip pimpuś, więc pompuś z rozpędu oparł się... F w komentarzach na pimpuśna. Oparł się o kolumnę, ta z trzaskiem padła na ziemię, ale pomiędzy drzew na południowy zachód od Adary wylatuje stworzenie, które wygląda następująco. A więc coś, co ma skrzydła nietoperza, na oko trochę może ponad 1,80 m wzrostu, szponiaste łapy, kły, spiczaste uszy. I odrobinę może małpią twarz, ale tylko odrobinę i błękitno-błyszczące oczy. Tworzenie leci w stronę Adary i próbuje... Co ono może spróbować? A jest wielkości małpy? Czy jest wielkości... Ja, tak 1,80 m wzrostu mniej więcej. A, okej. Okay. Jest taka spora małpa. Spróbuje chlasnąć Adarę pazurami. I to jest 35 do trafienia. To ja mam 25 kresy pancerza, to jest, tak, plus 10, czyli to jest krytyczne trafienie. Wow. Zadaję ci, wyrzuciłem dwie jedynki na kostkach. Zadaję ci 12 punktów obrażeń ciętych, 12 punktów obrażeń ciętych. I jako trzecią akcję chwyta cię i trzyma. Rakun. No dobrze, to ja zacznę od tego, że nie widzimy, w jakim Adara jest stanie. No, nie widzisz za bardzo za drzewami, ale no, widziałeś piorun, który leciał w jej stronę i teraz zobaczyłeś, jak coś wyleciało z pomiędzy drzew i usłyszałeś tylko takie... To czuć woń spalonego elfa. Czy... Woń spalonej czarownicy. Jedna dobra woń. Wow. Spalona czarownica twoim zapachem. Rakun biegnie na południe. Sygnowane Gerhardem Pendergrastem. Tak. Rakun biegnie na południe w stronę tego
tego stworzenia, w sensie nie toperza, nie Adary. I zaczyna od sfintowania go. Proszę. 16. No to jest nieudana finta. Dobra, no to, to biorąc pod uwagę, że machnął już tym rapierem, to, to macha w drugą stronę, żeby go dźgnąć. Proszę. I to jest 25. To jest trafienie. I to jest 12 obrażeń. W porządku. Trafiasz, wbijasz się, krew tryska, Rolf. Póki mam, a mam, nie mam, kurde, 35, no cholerstwo jasne. Ale mimo wszystko, podejście do Adary i Rakuna mi pomoże. Ile, Adara, ile ci zostało życia? 40. Czyli jakaś połowa. No. Dobra, wait, ile ja mam? Leczyć... Max 86. Leczyć najpierw, tak. Więc... Rolf... Ale kurczę... Ale to wygląda bardziej jak nietoperz niż jak smog. Nie, Rolf się nie przejmuje, to na pewno nie będzie działo ogniem. 10 minutes later. Podchodzę pomiędzy Rakuna i Adary, ale trzymając się troszeczkę z dala od tego stworzenia. Nie uruchamiam jednak błogosławieństwa, ale wyleczę Adarę za dwie akcje. Żeby mimo wszystko przywrócić gdzieś maksymalnie dużo ilość życia. Więc... droga Adaro, ręce moje, które koją! Twoje rany wnet ojojo! Ojojo, twoje rany, moje ręce! Ja teraz moja kolor na kolor Rolfa. I to jest tak, 23 plus 24 to mamy razem 47 sobie wylecz, więc do maksa, z tego co dobrze policzę. Tak, tak, odejmij jeden, bo masz za dużo. Ja nie wiedziałam, że tak się da. I tura kolumny, której nie ma. W takim razie, cóż się może dziać dalej? Jakieś pomysły? Niech zgadza, czekaj, o Boże, o nie, o Kaidenie! Co? Na wschód od was pojawiają się z pomiędzy drzew dwa kolejne identyczne stworzenia. Pierwsze podlatuje do Pimpusia. Pompusia! Do Pompusia! Przepraszam! Może do Pimpusia, rana jest jeszcze świeża. Nie. Podlatuje do Pompusia. I próbuje go ugryźć. To jest 26 do trafienia. Zwykłe trafienie. To jest. Chciałbym zauważyć, że te stworzenia smakują się koniną. Lubią kabanosy. Ale poznałeś to po badaniu ich odchodów, czy? 20 punktów obrażeń kłutych i Pompuś zaczyna też krwawić. I jako trzecią akcję spróbuję go chlasnąć pazurami. To już jest 18, czyli też trafienie. Jestem. I to jest 10 punktów obrażeń ciętych. Następne stworzenie, to które jest troszeczkę dalej, musi wykorzystać dwie akcje, żeby się zbliżyć do Pompusia i gryzie za 28. To jest krytyczne trafienie Pompusia. A więc Pompuś otrzymuje 24 obrażenia kłute. Odgryzł mu głowę. Wgryzł się w szyję Pompusiowi, rozszarpał, Pompuś padł martwy na ziemię i zniknął. Runda druga, Adara. Miejmy nadzieję, że rodzina Pompusia składa się z niezależnych, silnych kobiet. Żona Pimpusia poszła do pokoju gościnnego. Pompuś, co u ciebie? Jezu, tam rodzina tych koni to będzie po prostu jakaś masakra. Ja chcę widzieć te fan arty. Ale to nie wchodź! To już wiemy, skąd pomysł na Bojacka się wziął. Aha. Wow. Dobrze, Adara, co robisz? Trzyma cię. Ten... Mamo, tata mnie ignoruje, może się z dwójkiem pobawię. Nie mam teraz do tego głowy. O wow. Dobrze, więc na ucieczkę to jest atletyka. 18. To jest za mało.
Trzymacie jeszcze dalej. Raz. To już na minus 5. 20 minus 5 to też nie. Nie, za mało. Trzecia akcja. Wyciągam miecze. Rzuć K20, żeby zobaczyć, czy ci się udało. Musisz wyrzucić więcej niż 4. O, oh, wow. 5 lub więcej, żeby ci się udało. Znaczy w sumie to jest procentowo 20%, no ale to na K20 5 lub więcej, skoro już rzucamy. 12. Dobrze, wyciągasz miecze. Ragdar. Czekaj, muszę zobaczyć, czy uda mi się tak rzucić kulą ognia, żeby wszystkie 3 złapać. Znaczy tak, wszystkie ale 3, jak ale... łapniesz Adary. A, no właśnie widzę, dobra. I tak już płonę. Jesteś to rzucę kulę ognia tak, żeby złapały tylko te dwa stworzenia po prawej to są. Na co rzucam? Rzucasz na refleks. I jaka skala? 22, tak? 22. Dobrze, ten, który jest bardziej na północy, ten, który jest bardziej na północy, 28, ten, który jest bardziej na południu, 24. Oba obrywają połowę, czyli 12 punktów obrażeń od ognia. A ja wykorzystując energię powstałą z tego zaklęcia, strzelam ognistym bełtem z tego, co jest na północy, z tej dwójki. Naturalna 20 to jest 31. Oła! Dobrze, wyciągamy kartę. To są obrażenia kłute. Obróciło go, czyli tak trafiłeś w ramię to stworzenie, że aż się obróciło, jest nieprzygotowane do końca swojej następnej tury. I podwójne obrażenia. A od ognia też są podwójne? Chyba tak, nie? Tak, 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 jak najbardziej. Czyli 10 obrażeń kłutych i 6 od ognia. W porządku, 16 obrażeń, dobrze. Zajęło się ogniem, gdzieś tam zaczęło się klepać, deszcz w sumie bardziej ugasił, ale trzyma się dalej na nogach. Teraz to stworzenie, które trzyma Adarę. Ono wgryza się w szyję Adary. Adara, wykonaj rzut na wytrwałość. O nie, 16. 16 to jest za mało. Adara, tego stanu jeszcze nie mieliśmy, ale Adara jest wyssana 1. O nie. I status wyssany powoduje, że wszystko oparte na kondycji jest na minusie, czyli masz minus 1 do wszystkiego opartego na kondycji, w tym do wytrwałości. Do tego tracisz tyle punktów życia, ile wynosi twój poziom razy wartość wyssania. I o tyle jest zmniejszona na razie twoja maksymalna ilość punktów życia. Czyli masz minus 6 maksymalnych punktów życia. I taka informacja, żeby się tego pozbyć, to trzeba wykonać pełny odpoczynek, żeby to się zmniejszyło o 1. Krótko mówiąc, wysysa z ciebie siły życiowe. To jest trochę odpowiednik negatywnych poziomów z Pathfindera 1. Dobra, no, to była pierwsza jego akcja. No to co? Dalej robi to samo. Proszę, drugi rzut na wytrwałość. Zsię dalej. 32. Dobrze, to jest sukces, czyli nic więcej ci nie zrobił i teraz puszcza twoją szyję i gryzie cię w ramię. To jest 25 do trafienia, to jest trafienie. I zadaje ci 13 punktów obrażeń kłutych i zaczynasz też krwawić. Rakun. To stworzenie trzyma cały czas Adarę, tak? Tak. Dobra. To ja je chwytam i próbuję oderwać od niej. Proszę, rzuć na atak bez broni może, albo na atletykę. To jest jedyneczka. Na atletykę naturalna jedynka? Nie, nie, nie. Próbowałeś go złapać, winny, że nie dałeś się nawet go schwytać. No dobrze, to skoro mi się wyślizgnął, to ja go potraktuję rapierem za to. Dobrze, na minus 5. To sztyletem. Natomiast jeszcze coś patrzę, czy stworzenie, które trzyma... No nie, ono nie jest nieprzygotowane, nie jest tak traktowane. Chociaż właśnie próbuję gdzieś to znaleźć, czy stworzenie, które też trzyma... Nie jest, okej. Okay. I sztyletem, proszę bardzo. 18, nie, to jest pudło. Trzecia akcja. Dobra, trzecią akcją... Jeszcze raz, skuciach na sztyletem. To jest 20.
Czerwona 20, o oh, wow, ale z jakim wynikiem? Znaczy ataku 25. A nie, to rzuciłeś jako atak 3. Rzuciłem naturalną. Tak, czyli odjęło 10, 15 wyrzuciłem. Okej, okay, dobra. Czyli to było 35, okej. Okay. No bo tak właśnie patrzę. Ale nie wziął pod uwagę Edge'a jeszcze, więc to jest 27 chyba, tak? No jakby tak, nie było, jest to krytyczne trafienie. Po prostu sprawdzałem, bo czasami, wiecie, może być krytyk, ale może być mniej o 10. Dobra, wyciągamy kartę. Bardzo ładnie. Czyli to jako dźgnięte. Jako dźgnięte. Jak się tłumaczy momentum? To jest rozpęd? Pęd. No właśnie. Pęd. Dobra, więc pęd. Masz plus 2 bonusu do wszystkich ataków do końca swojej następnej tury. Czyli cała twoja następna tura masz plus 2 do ataku. Super. I ile obrażeń? 8 i to razy 2, tak? Czyli 16 i 3 z ukryciem. 19. Bardzo ładnie. Piękne dźgnięcie. I Rolf. W takim razie, biorąc przykład z Ragdara i skupiając się na tych dwóch bestiach, które jeszcze do nas nie dotarły, chciałbym rzucić zaklęcie uderzenia dźwięku. To jest na 10 stóp, czyli jestem w stanie objąć jednego i drugiego spokojnie. Proszę. Niech zahuczy ryk ogara, taka was spotyka kara. I badum. Aha, to jest... muszą zdać test na 22, na wytrzymałość. Proszę bardzo. Które dwa? Te, które są daleko tam, czy...? Tak. Te, które były niedaleko kolumny. Dobrze, ten, który jest na północy, 27, ten, który jest na południu, 28. Okej, okay, obrażeń z tego mamy 2k10, już to dorzucę. Wow. Całe 7, czyli biorę połowę z tego. Już chyba nie użyję nigdy tego zaklęcia. No i 3. Tak, po 3 każdy. Dobrze. To stworzenie, które jest bardziej na południu, podlatuje do Adary i zaczyna ją również gryźć. Daj mi spokój! Wyglądasz najsmaczniej. 31. To jest normalne trafienie, prawda? Tak. Okej, okay. Obrażeń... 12 obrażeń kłutych. I tak już krwawisz, więc nie dorzuci ci tego. I trzecia akcja, spróbuję chlasnąć pazurami. 13 czy 12? Nie. Chlaśnie pazurami. To jest 24, czyli już... A, trafia, bo jest, ale jesteś schwytana ciągle, więc jesteś nieprzygotowana. Mm. Czyli trafia. I to jest też 12 punktów obrażeń, tym razem ciętych. Trzeci podlatuje do Rolfa. No to cholera. I spróbuje cię chlasnąć pazurami. To jest 26. No to trafia. 10 punktów obrażeń ciętych i chwyta cię. Pójdź, miała chudro. Runda trzecia. Adara. Ja nie mogę zrobić podwójnego cięcia, jak jestem schwytana, prawda? Możesz próbować. Ale jest zawsze szansa, że ci się nie uda. No to spróbuję. Chwileczkę. No. Muszę sprawdzić, bo jeżeli jesteś schwytana, to jesteś unieruchomiona. Nie, no możesz próbować. Natomiast to jest ciągle te 20%, czyli K20 rzucasz, żeby sprawdzić, czy się udało, czy nie. Może najpierw rzucę, czy się uda, czy nie. Proszę. 10. Udało się. Tego, który cię trzyma, tak? Tak jest. Sejmitarem 28, krótkim mieczem 29. To są dwa trafienia. To jest z obydwu 12, czyli 24 obrażeń. Dobrze. Piękne cięcie, ale dalej stoi. Masz jeszcze jedną akcję? To chciałabym użyć tego podwójnego parowania. Dobrze, czyli trzyma cię, a ty próbujesz się blokować. W porządku. Odejmij sobie jeden punkt życia za krwawienie i rzuć K20, żeby zobaczyć, czy przestałaś krwawić. 11. Dalej krwawisz. Dobrze. Ragdar. Pasowa strzała w tego, co atakuje Rolfa. Proszę. 30 na trafienie. To jest trafienie. To ma 12 obrażeń od kwasu i 6 stałych od kwasu. W porządku. I trzecia akcja. Ładuję kuszę. Teraz tura tego, który trzyma dalej Adarę. On ponownie wgryza się w Adarę, ale jako atak.
To jest 21, to jest pudło. Drugi raz próbuję cię ugryźć tak samo, to jest naturalna 20, ale jest nienazwany, czyli po prostu podwójne obrażenia. To jest 26 obrażeń kłutych. I trzecia akcja, trzeci atak to jest 13, czyli już nie trafia. I w tym momencie z drzew na północnym wschodzie pojawiły się trzy kolejne. I na tym koniec. Co? Czy to jest żart? Ja widzę, że bardzo chcesz kogoś zabić. Wiem, że mnie lubicie. To jest żart. Już nie. Jest jaka cisza, chyba was czymś zdenerwowałem.